Proszę Państwa, może najpierw od Izabeliny. Izabeliny spotkał się zarząd metropolii Warszawa, który ma przyjemność być członkiem zarządu. Przypominam, że od jesieni ubiegłego roku Warszawa jest pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia, no i wtedy dopiero to stowarzyszenie zaczęło właściwie działać, bo tak to było to kuriozalna sprawa, że stowarzyszenie Metropolia, do którego nie należało prawda najważniejsze miasto, czyli Warszawa. Co uzgadnialiśmy? No, w tej chwili mówi się głównie o drugim zjeździe stowarzyszenia, które odbędzie się w grudniu tego roku, przygotowania, niemniej będzie poruszana najważniejsza sprawa komunikacji w oddziale Warszawy. Chcę Państwu powiedzieć, że w najbliższy poniedziałek takie spotkanie zarządu Metropolii Warszawy odbędzie się w Józefowie. U nas zaprosimy wszystkich, aby zobaczyli nasze miasto, aby zresztą to już taki zwyczaj się tworzy, bo to było w Izabelinie, to spotkanie w Warszawie, jak coś się zaczyna jeździć po wszystkich gminach członkowskich. I w ten sposób praktycznie przeszedłem do mojego spotkania z panem dyrektorem Łutą. Chodzi przede wszystkim o ten autobus nocny. Miał jeździć do Karczewa. No i druga sprawa, bardzo szeroko zaczęliśmy rozmawiać, ale dzisiaj była w gazecie Wyborcza na ten temat, o SKN. To jest sprawa, która chyba jest kluczem do rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta. Ale wrócę może na chwilę do autobusu nocnego. Przyznaję, że trochę nam Warszawa zaskoczyła, bo przysłali nam projekt umowy do podpisania. Nie było żadnego problemu, żadnych niespodzianek, wszystko było dogadane, gdyby nie znalazła się w tym notka, która na kilka dni nam przynajmniej sprawę wstrzyma. Jest w paragrafie 2, prawda, 4, gdzie zapewnia się bezpieczeństwo, zapewnienia bezpieczeństwa osobistego pasażerów oraz kierowców linii nocnej na terenie gminy. Dalej. Niezwłocznego, nie później niż w ciągu 5 minut otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa, podejmowania interwencji przez patrole policji w autobusach linii nocnej na przystankach znajdujących się na trasie gminy. Aneks wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 15 października i tak dalej. Natomiast było to zaskoczenie, bo nie potrafiłem, przyznam Państwu, ani Otwoc, z którym jestem w kontakcie, ani Karczew, sobie z tym poradzić, prawda, natychmiast. I zaproponowałem Warszawie rozwiązanie, które oni przyjęli. To znaczy zapytałem ich, a kto u nich strzeże bezpieczeństwa w autobusach. Dowiedziałem się, że oni wynajmują firmę ochroniarską. Zapytałem, którą. I dzisiaj zgłosiłem się do tej firmy, a to sprawa jest od wczoraj dopiero. Zgłosiłem się do tej firmy, firma ma nam przedstawić ofertę i w jakiś sposób. Poprosiłem, żeby oferta była na takich samych zasadach jak w Warszawie, czyli ten sam sposób zabezpieczenia, czyli no, żeby w Józefowie było tak samo bezpiecznie jak w Warszawie, ani więcej. Jestem po konsultacjach z prezydentem Otwocka i burmistrzem Karczewa, oni się też na to zgadzają, że jak rozliczyliśmy te udziały kosztów kursowania autobusu, tak rozliczymy koszty, jakie poniesiemy na ochronę pasażerów i kierowcy, prawda, i autobusu na tych przystankach i w autobusach. I to byłoby chyba na tyle. Natomiast jeżeli chodzi o SKN, proszę Państwa, rozmawialiśmy na temat taki, być może, że będę Państwa prosił o sesję nadzwyczajną, jeżeli będzie to potrzebne, bo Warszawa przygotowuje w tej chwili w innym trybie specyfikację stopni warunków zaopiniowania do ogłoszenia przetargu na zakup wagonów tej szybkiej kolei miejskiej i ta kolej ma jeździć od Okęcia do centrum Warszawy i teraz było pytanie, co dalej? Która z gmin będzie najbardziej sprawna, która z gmin będzie najbardziej przystosowana? Spróbowałem pana dyrektora i oni typowali na początku, że będzie to regionowo. Podobno jakieś tam regionowe są kłopoty, stąd nie wyklucza się w tej chwili, że będzie to albo i legionowo i Otwock, albo tylko Otwock. Mówię o Józefowie, tak trzeba przez Józefów przejechać. Stąd będzie. Tam jest koncepcja, aby
podpisać długoletnią umowę na korzystanie z takiej linii i wtedy byśmy nie musieli kupować tych wagonów, kupiłaby to firma, z którą się podpisuje taką umowę długoterminową, a my byśmy tylko lecieli i tyle. I mielibyśmy, zakładane jest to 15 minut pociąg i zakup tych wagonów z KNC. Kiedy by to było? Państwo mówili wcześniej, termin oczekiwany w chwili rozstrzygnięcia przetargu na wyprodukowanie jest około 2 lat. Stąd tym się szybciej zacznie, tym szybciej. Być może będzie jeszcze. To byłoby na tyle.